gościu. Może nie chcemy takich nieskończonych przygód na kilkaset godzin. Może bardziej nas interesuje taka zabawa jak Uncharted, czy ja wiem, Until Dawn. Ja myślę, że właściwie dwa typy gier są. Ja pierdzielę tu. Pierwszy typ to jest właśnie z otwartym światem, a drugi typ to jest takie przygody fabularne mocne. Co, ja mam wrażenie, że tu trochę inny kościół powstał pod koniec. Widzę, że krzyże chyba są zakryte. Natomiast tutaj... No cóż, to nie wygląda na kult Chrystusa, nie? Tak. Czuję, że trafimy na ludożerców. Zobaczmy. Wszyscy jesteście świniami, zabiliście wszystkich ludzi Boga. Będziecie za to smażyć się w piekle, ocean cofa się przez was. Bóg zabiera wam wodę, bo się wami brzydzi. Oczywiście. Okej, idziemy dalej zatem. Kiedyś myślałem, że będą dwa typy gier, właśnie takie przygodowe, a pozostałe to będą MMO. Ale ludziom jakoś nie do końca MMO pasuje, ja też już nie jestem pewny. Ja już wolę takie indywidualne przygody, gdzie jestem samotny, zupełnie sam. I muszę sobie radzić. Znaczy, spotykam ludzi, ale... No dobra, tu jesteśmy troszkę zagubieni. Ale może jakieś przejście będzie? Jest ten klimat mroku, co? Tu jest... zagrożenia. Nie chcę wiedzieć, co tutaj pozostało. Tu mieli całkiem pustkowia, zupełnie odcięci od cywilizacji. Jezu, katakumby. Nie było mi to potrzebne do szczęścia, co? Ale dobra, spokojnie. Niech ta historia się opowiada, niech nic na mnie nie wyskakuje niepostrzeżenie. Zbieranie złomu cały czas. Na pewno się przed kimś schronili. Pytanie, czy to się schronili ci źli, czy to ci dobrzy. Jestem, panie. Nie, to się nie mogło potoczyć dobrze. Widzieliście ten ołtarz, nie? Okej. A, nie tak! Na szczęście to są zabezpieczenia przed głupotą. Podziałało, co miało nie podziałać. Pytanie tylko jest takie. Czy ci, którzy byli tutaj, chcieli się zabezpieczyć przed tymi, którzy byli na zewnątrz? Czy może wręcz przeciwnie? Czy ci, którzy zostali na zewnątrz, chcieli się zabezpieczyć przed tymi, którzy wychodzili tutaj stąd? Wyobrażam sobie, że... Co to jest? Taki materac chyba. Raczej nie umarłych tu nie zobaczę, ale jak ludzie mieszkali pod ziemią przez tyle lat... Kurde, latarka. O matko jedyna. Czym sobie zasłużyłem na to? Dobra, spokojnie. Jesteś Max. Nie boisz się. Potrzeba światła? Zrobimy światło. Nic dziwnego, że ma osmaloną twarz. Nie, nie ma. Już wytarł sobie. Smar. They barricaded themselves in here. And never came back out. Latarka się tam. Here they are. Just like she said.
Tyle jedzenia i zginęli? Naprawdę, tu mnie nic nie spotka, tak potwornego. Jedzenie dla psa. Jak już się zamknęli w kościele, to mogli chociaż sobie przygotować, kurde, jakąś zwyczajną. Ja się obawiam, że to nie będzie koniec przygody. To miejsce jest zdecydowanie zbyt niepokojące, żeby tu się nic nie wydarzyło. Po prostu miałem ten... Cały czas jakieś takie... Ja pierdzielę. Explosion attracted attention. Kurde. Trzeba będzie z nimi walczyć, bo zabiorą to całe jedzenie. No dobra. Jezu drogi. Mocny tarczownik, co to ma być? Nie taki mocny, jak się okazało. Cześć. Jestem Max. Miło było was poznać. Oj. Pierwszy raz mi się zaczęło... Znaczy pierwszy raz mi się zdarzyło, że coś się zacięło. Ale czuję, że to tylko i wyłącznie mój komputer bardziej niż gra. Bo gra chodzi niesamowicie po prostu. Jak na ten świat. Ale tak sobie myślę, to są ludzie, którzy robili Just Cause, nie? Avalanche Studios. I oni potrafią robić silnik graficzny otwartego świata chyba jak żadne inne studio. A w Just Cause są jeszcze drzewa, dużo więcej obiektów, tu są jednak pustkowie, ale piękny jest ten świat. Piękny po prostu. Kiedyś to było. Kiedyś to był szczyt wieży. Dopilnowałem, by spojówka zdobyła potrzebne jej jedzenie. Miejmy nadzieję, że dotrzyma swojej części umowy. No proszę, projekt farmy. Farmy czerwi. Nie będzie problemów z jedzeniem tam. Czekałeś, Cham? Pewnie musiał się nieźle denerwować. Zobaczmy, co przed nami. Gdzie do Czarnego Miasta się wybrać, a to wymaga przejścia przez teren Smażyciela. Nie wiem, kim jest ten Smażyciel. Jeszcze go nie widziałem. Te tereny też wymagają oczyszczenia, ale... To kiedyś... Spojówka. Ona właściwie nie ma nic dla mnie. Ale odwiedzimy ją. Zobaczymy, co tam słychać, nie? A spojówka niestety ani dzień dobry, ani w dupę się pocałuj. Nic tutaj nam ciekawego nie ma do powiedzenia. A zatem czeka na nas wizyta u smażyciela, kimkolwiek jest. Skubaniec.
To czeka nas wycieczka przez niezbadane rejony jeszcze. Spróbujemy podjechać do smażyciela, chociaż wydaje mi się, że on jest za jakąś ścianą, ale... droga na mapie jest wyznaczona dosyć jasno, więc... być może uda się tam dotrzeć. Raczej dołem trzeba, z tego co tu widzę. Kurde, oni chcieli na mnie, ja chciałem na nich i nikt nikogo nie trafił. Dobra, nie będziemy się z nimi tutaj teraz obijać. Bo i po co mamy ciekawsze rzeczy do zrobienia? Tam jest to chyba czarne miasto. O kurde. Storm nadchodzi. Shit. Shit, ale idzie. Powinno być bezpiecznie, ale... można zjeść szczura, gdyby ktoś chciał. Chyba poszło bokiem. Kierowcy żeśmy rozwalili. Nie. No jeszcze został jeden. Niech tutaj naprawi nam wóz, a ja zim szczura. Sit tight. Yes, I will protect your saint. But don't be long, please. Pierwszy raz mam okazję szczura zjeść. The wind, the gasoline, wait in the house of the car. I'm in the U-turn. Jeszcze naprawię, więc pozbieram te części. Czego już dawno nie robiłem sam. No to cały czas jakieś są śmieszne. 4 sztuki złomu. Szkoda zachodu zupełnie. Zrobione, Chum Bucket? Zrobione. Elegancko. Kurde, prawie że cywilizacja, co? Co tam się dzieje? O, źle pojechałem. Ale można też tędy w sumie. No dobra, jestem... historia tej dziewczyny mnie interesuje. Okej, no może dadzą wejść. Na spokojnie. Klasztor. Siedziba smażyciela. No proszę. Ciekawe miejsce, co? The end times are upon us. I, Deep Friar, spawn of the great flame, have beheld it. My children, the
flock of wildfire eagerly await their righteous salvation. They expect me to deliver them. I see in you a possible salvation. How so? Gastown is doomed. The dunes outside all run red with blood. Dread Scrotus and his war boys spread their bloody gospel of the blade. But you, your goal is elsewhere. That makes you a valuable ally. Nobody's ally. Many of my flock have come from the path of the blade and on to the flame. You'll be rewarded in buffed up weapons. What do you need? Since Dread Scrotus's recent bout with death by chainsaw to the Nugget, the holy machination we call the Warm Embrace has become non-functional. You mean that big tube mounted outside? It leads into the gas-filled belly of Gastown. Once a sacred moon, it bellows out a pure flame, embracing the wildfire standing in its front. Now the flames have stopped. We cannot go into the tunnels, pitch black and full of flammable gas, making our torches impossible to use. Your false light there, that's the way to go. Przy tym wyglądzie wcale się nie dziwię, że zrobił z siebie jakiegoś kacyka, który się zajmuje płomieniami. I never thought I'd return to Gastown. What? I was a Blackfinger here. The finest, the most exalted. Oh, I had it all. The parts, the purpose. I worked on the war machines and the assault vehicles, and I had a bunk, as much gruel and cheese and grease as I could eat. Here, and I in the pitch of night, she whispered to me, the sweet angel combustion. She chose to visit this lowly acolyte, and she gave me the plan. Oh, the sweet angel combustion chose to visit this lowly acolyte. What happened? She told me that I had to begin my toil. I had the designs inside the pair, see? Just like she laid them down, the angel. And I began liberating parts for her design. And they caught me. They wished to turn me off for good, but Scrotus, rudder, he wanted to play with me. And they threw me off a wall in a bungee. But with the aid of the angel, I made it out. I didn't die. The parts. Hidden away. Hey! Oh, I think that we can get them for her. Yes, as it was intended by the Shimmy Shammy. Using the magnum opus and the harpoon. Let's do it. No proszę. Czcigodny klucz francuski, wreszcie ulepszenia, czama, niezwykłe. Dobrze zatem, mój drogi, kluczowa sprawa. I don't trust that fiery preacher. His gods are wicked, Saint. Let's hope his payment isn't. Też mi się wydaje, że jego bogowie są... Wow. Czy warto odwiedzać Griffę już teraz? Z jednym punktem. Ale bym chyba mógł zostać błogosławionym wędrowcem dzięki temu. Dobrze myślę. Bo. Osąd. O jeden. Nie jestem pewny, ale zajrzę do niego. Poza tym jestem ciekawy, jak wyglądają te pustkowia. Porady tych informatorów korzystam tylko wtedy, jak coś jest większego do zdobycia w danym miejscu, bo jak odblokuję wcześniej, to potem nie wiem, jakie rady dotyczyły jakiego miejsca i się troszeczkę gubi. Się boję, że ten Chumbucket może nas zrobić w balona w pewnym momencie. Nie wiem.
Nie wiem czemu tak myślę, ale mam wrażenie, że on trochę kręci tym całym młynem, że trochę nas robi w balona. Ma jakieś swoje tam ukryte, szalone cele. Again, let us visit your innermost and see what we may dig up. Okej, to była krótka historia. Zdaje się, że co każdy poziom... Okej. Nie da się tu wydać, no dobrze. Czyli w zasadzie... Mogę tak. Myślałem, że już nie wyjdę od niego. Nie da się. Muszę zrobić następny poziom. I wtedy dopiero przeskoczymy dalej. Trochę za wysoko było. Czyby teraz ta burza się zbierała? Nie, to co? Za co się weźmiemy? To jest... Ale jasna. Co to ma za znaczenie, nie? Dobrze, wycelowałem, nawet nie drasnąłem, kurde. Anielskiej maszyny. Są twarde sztuki. Patrzcie. Jak bardzo obniżyłem tutaj poziom zagrożenia. Widocznie tu nie ma zbyt wielu takich miejsc. Odkąd ten dostał piłą przez głowę, to się trochę chyba inaczej zachowuje. Nie ma się co dziwić. Będą jechać za mną? To uważajcie, chłopaki, bo ja mam czym strzelać. Zawsze mnie wypatroszą. My God. Nie jestem w stanie walczyć z tymi samochodami, jeżeli mnie atakują. Shit. Może wysiądą, im też tu trudno jeździć. Jeszcze snajper w piekinę. Bo jak spadamy stąd, to nie jest dobre miejsce. Ja pierdzie. Złapiemy to? Nie ten poziom. Oh shit. Wytrzymaj. Snajperzy, nie można się zatrzymać na chwilę. Nie wiem, gdzie ja wjechałem. Chyba obniżamy zagrożenie, no. I to tak ostro obniżamy z tego, co widzę. W tamtych rejonach to ja się musiałem strasznie namęczyć. Dobra, rzućmy okiem. Nie dadzą podjechać, co? Wygląda, zostało dwóch snajperów, jedno pole minowe i kilka straszaków.
Trzeba przyznać, że jeździ się tu dosyć niewygodnie. Są pola naftowe. Trochę obrzązłem. Ale widzę, że... Odpuszczą sobie? Chyba tak. No dobra, niech on to naprawi. Tu mamy kolejną wieżyczkę i musimy dojechać tam ostatecznie. Okej. Okay. Elegancko. Drugi poziom, no naprawdę, jestem pod wrażeniem. Takie ekspresowe miejsce trochę, co? Te lokacje na początku, one były strasznie bogate. Czy co? Czem? Jak już musisz naprawiać, to podjedźmy sobie do tego obozu tutaj na górę. Ja sobie go spenetruję przy okazji. Szlak by trafił. Wow. Krany boskie. Oh, shit. Za daleko. No i co? No i tyle. Wiem, że takie numery można robić też. Jakiś gość, chyba mu się samochód zepsuł. O kurde. No, widzę, że naprawiony nasz Magnum. Czemu przyjrzyjmy się. Dobra, jedziemy drogą. Z każdego możliwego kierunku. Samochód nieuszkodzony na razie. Musimy tu zawrócić. Snajper, 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 snajper. Tam są obaj. Muszę znaleźć takie miejsce, z którego, kurde, walą tymi moździerzami cały czas. Trzeba było zainwestować w pancerz, znaczy przerobić auto. W zasadzie mogę to nawet zrobić teraz, ale... Jasny gwint. Otworzyli drzwi. Skrotusa, no mam nadzieję, że nas nie zobaczy. Stay put. I'm gonna look around. But don't forget, the outcrier, the race. People do forget here. Spoko, nie zapomnę. You want a race here?
afraid that'll be your last mistake. Where's the child? She's not here. Don't talk of her out loud. Please. Hey, Dune Drifter. I've something to tell you. Me and my child, on our way to our new master. Our rig was ambushed by buzzards. But we fled. What do you want? There's hidden things in the rig. A treasure for someone like you. Why tell me this? I'll do nothing for you. I have a feeling you may yet. The rig still sits in the tunnels. Go there and see. And I was just getting used to not being caged. Still, it is better than a leash. Nadzieję ujawniła, że uciekła z napadniętego przez szakali bojowozu. Gdy przyjeżdżał on akurat przez północne tunele, poszukaj w nich ciemnych przedmiotów. Okej, okay, no dobra, dobra, no historia tej kobiety na pewno. Tu jeszcze są wyścigi jakieś, jasne, więc... Fresh meat for the grinder! Straight from the unforgiving wastes. I want to join the races. You see that slate? You put your mark on it. Then I'll put you in the murder dome! You work the blood and gut circuit for a couple of years. Survive it, make champion. Then, maybe, I can start grooming you. For a shot in the races. No time, Jawbone. I need to join the races now. Okay. Maybe we can find a spot for a man of your temperament. Hmm? Yeah. In return, for a favor. A very dangerous, possibly suicidal favor. Huh? You see. See these? These are lightnings. But they fade. And when they fade, I fade with them. But if a man, a very desperate man, were to fetch me some new ones, you follow me, Wastelander? You want new bulbs. I want new lightnings! Yeah, I want a lot of them! I asked them all! The gangbang... The gangbangers, the torpedoes! The noosemen, but no one would help me! You know why? Because they don't have the stones for Buzzard Country. Tell me exactly where they are. You follow this, and you'll get to the Underdune. Bon voyage! Jasne, Gwint. Ktoś chce świecić jak choinka, czy to jest po prostu jakiś sprzęt, który... First he wants an errand run. No dobra, dobra. Kurde, to chyba to od teraz będzie fabularnie, ale bardziej... Przede wszystkim interesują mnie, tylko żebym ja wiedział, które jest coś co. Bo ja chcę znaleźć narzędzia Chama, bo to może być strasznie ważne. Zwłaszcza podczas wyścigu, żeby on mógł szybko naprawić wóz. Ha! This is good news! We do the Outcrier's bidding, and you're in the races! Soon the Big Chief is ours! Do you know of a place called the Underdune? Oh, by my angel. I wish I didn't. How bad is it? We all dream of the Underdune for its riches. Last dance with death! I'm getting the Big Chief. Cross, juice, ignite the loops, and vulcanized rubber runs the road. Oh, please, Lord of Motion, steer a course! Here it is! Wiecie co, ja mam wrażenie, że to dopiero się zaczyna ta przygoda. Po tych 20-30 godzinach eksploracji, zdobywania złomu. Keep an eye on Angel. Angel, be careful. No, no, no. Just go straight ahead and you'll find it, huh? Door.
To to jest ten... Ten towar Chama, nie? Który próbował ukraść. Dzień dobry. Czuję, że nie jestem tu sam. Próbowali mnie bić we dwóch. Jeden jeszcze żyje? Był tylko jeden. Sprawdźmy, co tu. Tyle czasu spędzonych na pustkowiach. Znaczy, tyle czasu spędzonego na pustkowiach w poszukiwaniu złomu. Po to, żeby odkryć, że tu pewnie będzie tego złomu znacznie więcej. One przejmują całą planetę, stary. Spójrz na tę małą, dziwaczną główkę. Co? Those insects were good eating. Ładniejszka. This must be what I talked about. Zbierajmy to. Nie wyzbierałem wszystkiego. Yes. Szybsze naprawy znacznie zwiększą moje szanse przetrwania. No tak, tak, to się nie... To się zgadza oczywiście. No ale już nic nie ma. Nie, zaraz, na pewno? To jak ja przegapiłem jakieś części zamienne? Skoro... Właściwie była dosyć prosta droga. Może są jakieś odnogi? Będę się trzymał oczywiście już tej fabuły. Natomiast... będziemy sobie grali najpierw niebieskie rzeczy. Coś jest. Z dwójkami dosyć sprawnie sobie radzę, co? Siódmy złom. I ósmy złom. Elegancko splądrowałem to miejsce. Zakładam, że tu będzie wyjście już. To jest ta sama rura? Sprawdźmy sobie warsztat. Znaczy dobrze, że opanowałem te wszystkie rzeczy wcześniej, bo teraz moje strasznie dużo dostaję złomu z tych. O, proszę, i mogę też zainstalować od razu jeszcze lepszy. Ale na to brakuje mi złomu.
Snajperka? Snajperka nie jest aż tak ważna, jak ważny jest hak, ale zrobienie tego haka to nie będzie prosta rzecz. Już dawno nie nagrywałem Maxa w ten sposób, że praktycznie cały czas siedzę i cały czas są te przygody. Nie wiem, czemu to czarne miasto cały czas wali do mnie jakimś moździerzem. Może taki mają zwyczaj. Tam zadanie tej dziewczyny chyba jest wewnątrz miasta, sprawdzimy. Okej. Dobrze kombinuję, nie? O, Vera. Może jak oni dobrze, jak jestem tak zachwycony tą postapokalipsą, tym wastelandem, ci ludzie, to wszystko jest tak do końca w każdym detalu. Ważne miasto.